Hej, czy jeszcze tu jesteście? Dosyć długo mnie nie było, ale powiem Wam, że nagrywanie regularnie filmów na YouTube'a z połączeniem z pracą lekarza jest bardzo trudne do połączenia, zarówno przy YouTubie. Trzeba żyć każdą historią, trzeba ją dobrze przemyśleć, zaplanować każdy film, nie wpaść w rutynę. Każda historia ma być opowiedziana od początku do końca bardzo uważnie i dokładnie. I tak samo jest z pracą w gabinecie. Gdy spotykamy pacjenta, trzeba zagłębić się w jego historię, poznać dokładnie jego przypadek i nie wpaść w rutynę. Ta rutyna w zawodzie lekarza jest szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem i niestety może się często zdarzać. Sama jakiś czas temu miałam taki przypadek, że gdyby nie moja czujność i jakiś taki tutaj szósty zmysł, to mogłoby się to zakończyć dla mnie źle, a dla pacjenta fatalnie. Wyobraźcie sobie, że miałam sytuację, gdy dzwoni do mnie pacjentka, w sumie to mama pacjenta, że dziecko trochę źle się czuje, jakieś jest osowiałe, chyba ma infekcję. I była to mama pacjenta, którą ja nigdy wcześniej nie przyjmowałam, bo normalnie chodziła do innego lekarza, który był wtedy na urlopie. I mama tego małego pacjenta mówi, że im zawsze pomaga ten sam antybiotyk i ona chce tylko ten antybiotyk i żebym ja im dała spokój. No ale no ja tak nie robię. Tak się ogólnie nie powinno robić. I uparcie twierdziłam, że nie, ja tak antybiotyku nie wypiszę, muszę przyjść na wizytę. Kilka godzin później zjawiają się u mnie w gabinecie i dziecko w takim stanie jako tako, trochę średnim, widać zmęczone, od razu przyszło, położyło się na leżance i mama mówi, no widzisz, widzisz, no trochę chore, trzeba było dać ten antybiotyk. A ja no, uparta młoda lekarka, jak kiedyś się mówiło z pamiętnika młodej lekarki, moi rodzice zawsze tak się ze mnie śmieją, no co z tego pamiętnika młodej lekarki się dzisiaj wydarzyło? Oczywiście tych historii pacjentów nie można tak rodzinie opowiadać, ale czasami możemy jakieś pojedyncze fakty przemycić. I tak jak ja Wam opowiadam tutaj, gdy ta historia jest anonimizowana, to jest ok, to jest, mam wrażenie, bardzo, bardzo edukacyjne dla Was. I niesamowicie ciekawe, bo te historie z gabinetu to są takie bardzo niedostępne i niesamowicie wciągające. I wróćmy do mojego małego pacjenta. On się kładzie na leżance, nie bardzo chce ze mną gadać, ma około 5 lat. A mama twierdzi, że ona chciała tylko ten antybiotyk. A ja zaczynam podpytywać, a jak tam, czy gorączka, czy pije chętnie? A mama, to tak, pije bardzo chętnie. I co chwilę sika. A dla mnie wtedy taki błysk w głowie. Boże, żeby to tylko nie było to, o czym myślę. I idę po glukometr. Wyobraźcie sobie, że u tego dziecka glukometr pokazał, że wynik jest poza skalą. To nie była infekcja, to była zaczynająca się cukrzyca u małego dziecka. I naprawdę mega niebezpieczny stan. Jeszcze 100, 101 lat temu wynaleziono insulinę. Więc więcej niż te 105 lat temu to dziecko prawdopodobnie by zmarło, bo nie było na to leczenia. Ponad 100 lat temu dzieci z cukrzycą umierały ze względu na kwasicę ketonową. Wpadały w śpiączkę i to był stan dla nich śmiertelny. Aktualnie mamy na to leczenie, ale to jest zagrożenie życia w dalszym ciągu dla tego dziecka. I tutaj nie można wpaść w rutynę. Takich historii z gabinetu znam mnóstwo. Niektóre się kończą dobrze, niektóre źle, niektóre budzą duże wątpliwości, bo ogólnie w polskiej ochronie zdrowia dużo rzeczy budzi wątpliwości. Czy miałeś kiedyś sytuację, że dzwonisz do przychodni, a dowiadujesz się, że na dziś nie ma już numerków? Gdy pytasz, czy możesz zapisać się na jutro, to dowiadujesz się, że to w takim razie musisz zadzwonić jutro. Albo próbowałaś w ogóle się dodzwonić, nawet nikt nie odbiera. Albo może uważasz, że lekarz potraktował cię nieetycznie, niesprawiedliwie, nieludzko. Albo może to ty byłeś wkurzony na korytarzu długim czekaniem i niefajnie potraktowałeś lekarza. Pewnie trafiliście kiedyś na medyka, który nadużywa jakiegoś rodzaju leków, na przykład antybiotyków czy sterydów. Albo trafiliście na medyka, który zbagatelizował wasz problem. A czy w tych wszystkich trudnościach zastanawialiście, dlaczego właściwie
tak się dzieje? Sytuacja, jaka jest w polskiej ochronie zdrowia, no to każdy widzi, ale długie kolejki przed gabinetami to tylko jedna strona medalu. Mało zastanawiamy się nad tym, w jakiej kondycji fizycznej i psychicznej jest lekarz, który w tym gabinecie siedzi. Ile tak naprawdę on ma czasu i przestrzeni, by skupić się na zadbaniu o zdrowie tego jednego pacjenta, na zadbaniu o Twoje zdrowie. Ile ma sił i czasu, by postawić Ci prawidłową diagnozę. To jeden z licznych problemów pacjentów w polskiej ochronie zdrowia, ale tutaj lekarze też mają ich sporo. I nie o wszystkich mogą mówić, szczególnie młodzi lekarze. Systemowo utrzymywana jest pewnego rodzaju tajemnica. Niektóre rzeczy pozostają ukryte. Mało lekarzy mówi o wyniszczającym rytmie pracy, o mobbingu, o przemęczeniu, o tym, jak widzą, że niektórzy inni medycy nie aktualizują swojej wiedzy albo postępują niezgodnie z wytycznymi, albo zwyczajnie brakuje im empatii. To są rzeczy, o których mówienie otwarcie nie jest do końca akceptowane w społeczeństwie i które szczególnie dla młodych medyków może budzić różnego rodzaju konsekwencje. Problemem jest też to, że młody lekarz często nie ma wystarczająco dużego autorytetu. Pacjenci wolą pójść do kogoś starszego. O młodym myślą, że przecież nie będzie się na mnie uczył. Nieważne, że ten młody ma już kilkanaście lat nauki za sobą. Wśród rówieśników zauważyłam, że dużo większy autorytet na przykład budzi ktoś, kto nosi okulary, kto wcześniej łysieje, to wydaje się starszy i od razu na wejściu pacjent daje takiej osobie większy kredyt zaufania. Czy słusznie? No, czasami tak, czasami nie, bo tak naprawdę kompetencje lekarza tutaj nie mają nic wspólnego z jego wyglądem. Ale odruchowo bardziej ufamy osobom starszym. I tutaj też trudno mają kobiety, które często wyglądają młodziej od mężczyzn, którzy są ich rówieśnikami, które często mogą być brane nie za lekarki, a za osoby pomagające na oddziałach medycznych, za stażystki, za pielęgniarki i położne, których praca też jest bardzo ważna, natomiast nie jest niestety tak szanowana przez pacjentów. I te i wiele innych problemów budzi we mnie po prostu straszliwy taki zgrzyt wewnętrzny, taką niezgodę. I to jest coś, co po prostu jeży mi się włos na głowie, jak o tym mówię i pewnie aż słyszycie, jak drży mi głos. To jest coś, co mnie niesamowicie i martwi, i porusza jednocześnie. A dlaczego ja o tym mówię? Bo od razu po studiach wpadłam w wir pracy na pierwszej linii frontu, w pracy w poradni lekarza rodzinnego, gdzie przyjmowałam kilkudziesięciu pacjentów na dobę, codziennie, każdego dnia. To były osoby, niektóre bardzo ciężko chore, bardzo zaniedbane, a inne z dolegliwościami łagodnymi, które tak naprawdę nie wymagały intensywnej pomocy medycznej. To były osoby, które były dla lekarzy chamskie, aroganckie, ale to byli też pacjenci niesamowicie mili, których do dziś wspominam z uśmiechem. I widząc tych młodych, starych, średnich, chorych, zdrowych, roszczeniowych i sympatycznych, cały ten młyn na pierwszej linii walki z chorobami, tak naprawdę to, co ja czułam, to ogromne rozczarowanie. I widząc, jak wygląda ochrona zdrowia, chciałabym, żeby ludzie też to widzieli i żeby poznali prawdę. Bo nie można tego problemu zamiatać pod dywan. Naprawdę, z każdym rokiem praca w ochronie zdrowia robi się coraz trudniejsza i odnoszę wrażenie, że dla pacjentów z każdym rokiem też jest coraz gorzej. I o tym trzeba mówić. Otwarcie, jak najwięcej, jak najczęściej, żeby jak najwięcej ludzi zdawało sobie z tego sprawę. Tylko dlaczego mówienie o tym otwarcie w Polsce jest tak niesamowicie trudne? Lekarz w Polsce z wielu niezrozumiałych przyczyn nie może otwarcie mówić ani napisać książki o swoich doświadczeniach. Nawet jeśli zapewni anonimowość pacjentom i innym bohaterom. Ale ja naprawdę nie chcę sama sobie mieć do zarzucenia, że siedzą cicho. Dlatego
napisałam książkę. Fikcyjne opowiadania. Wszelka zbieżność z osobami, wydarzeniami jest totalną fikcją, a to, ile tu jest inspiracji rzeczywistością, to już będziecie musieli odpowiedzieć sobie sami. Moja książka pokazuje kulisy pracy lekarza. Pokazuje, jak może wyglądać droga do zawodu twojego przyszłego medyka, osoby, która będzie stawiać ci diagnozę, która będzie dbać o zdrowie twoje i twoich najbliższych. Pozwoli zobaczyć sytuacje, w których lekarz ma równie przechlapane co pacjent. Pozwoli ci zajrzeć za kulisy tego zawodu, bo prawie każdy miał negatywne doświadczenia związane z NFZ-em. I przekonaj się, do czego może dojść. Dlatego pacjencie, i lekarzu, i medyku, i osobo niezwiązana w żaden sposób z ochroną zdrowia, ważne, żebyś po prostu wiedział, co się dzieje, miał tego świadomość, bo nawet jeśli w tym momencie nie korzystasz z ochrony zdrowia, to kiedyś będziesz musiał. I chodzi mi o zwiększoną świadomość. Czym więcej osób to rozumie, czym więcej osób o tym mówi, tym lepiej i tym jesteśmy o krok bliżej do rozwiązania problemów związanych z ochroną zdrowia. A dodatkowo to jest po prostu niesamowicie ciekawe, a zwykle niedostępne. Właśnie w tym momencie rozpoczyna się przedsprzedaż mojej książki, następny, która jest do kupienia wyłącznie w internecie na stronie lekarz.alt.pl. Nie jest dostępna w księgarniach ani w innych sklepach. Teraz jest najlepszy moment na zakup książki, a ja pierwszym czytelnikom chciałabym odwdzięczyć się najbardziej. Wszystkie zamówienia złożone od dziś do 7 listopada 2023 będą miały darmową dostawę. Wszelkie koszty związane z dostawą na terenie Polski, czy to kurierem, czy do paczkomatu, biorę na siebie. Dodatkowo pierwsze 2000 egzemplarzy będę własnoręcznie podpisywać. Cena tej książki nie spadnie minimum przez rok, także nie zwlekaj, zamawiaj już teraz, a otrzymasz darmową dostawę. Mój podpis w środku i pierwszeństwo w otrzymaniu przesyłki. Właśnie trwa wydruk książek, a wysyłkę planujemy rozpocząć w ostatnich dniach października. Link do strony z książką lekarz.alt.pl wyświetla się teraz na ekranie. Podam go też w opisie tego odcinka. Ja jestem niesamowicie przejęta tym, że napisałam pierwszą książkę, dla mnie tak osobistą, aż mówienie o tym powoduje, że trochę drżą mi ręce. Z jednej strony historie, które tam opisałam, są dla mnie wyjątkowo poruszające, z drugiej strony ten problem już jest tak głęboki, że po prostu trzeba o tym mówić, jak najwięcej mówić, czytać, pisać, zrozumieć. A na koniec zapraszam Cię teraz na stronę lekarz.alt.pl, gdzie zamówisz swój egzemplarz szybko i bezpiecznie. Ogromnie się stresowałam tym, jak to Wam wszystko opowiedzieć, jak to przekazać książką. Pisałam ją prawie rok, a teraz trafia do Was.